Ja zasiadłam na fotelu nie bez przyczyny, bo najbardziej to, za czym chyba wszyscy tęsknimy, to możliwość spotkania się tak po prostu na żywo, twarzą w twarz. Dzisiaj w warunkach, wiadomo, pandemicznych nie do końca jest to możliwe, ale jednego z naszych dzisiejszych prelegentów, a właściwie jednego z naszych gości, udało nam się zaprosić tutaj do nas do studia. Jest z nami pan Maciej Łobos, prezes MWM, przepraszam, Architekci. Dzień dobry, witam bardzo gorąco. Dzień dobry pani. Ja tylko dodam, że wdrożenie oprogramowania BIM w pana firmie wspiera firma MAT, która jest autoryzowanym partnerem Autodesku, a porozmawiamy sobie o tym, co powiem szczerze, chyba nas wszystkich najbardziej interesuje, czyli jak projektować domy, żeby nam się w nich dobrze mieszkało, mówiąc najkrócej, ale spokojnie, spokojnie. Chciałabym zacząć od pytania, jak to wygląda z tym zrównoważonym rozwojem, tym duchem zrównoważonego rozwoju właśnie w projektowaniu? Czy to jest tylko trend? Czy to jest tak, że inwestorzy już dzisiaj właściwie domagają się tego, żeby w takim trendzie były projektowane budynki? Trzeba by zacząć od pytania, co to jest ten zrównoważony rozwój. Modne hasło, słyszane w wielu dziedzinach. Tak, odmieniane wszystkie przypadki i konia z rzędem temu, kto potrafi jakąś jedną definicję podać i jakoś to jest też przesiągnięte masą różnej szalonej ideologii i jest to też na pewno moda. Natomiast na własny użytek gdzieś ukuliśmy sobie taką definicję, że to jest po prostu rozumna troska o dobro wspólne, tak? Bo musimy mieć świadomość, że świat, w którym żyjemy, nie jest nam dany na własność, że to jest tak naprawdę depozyt, który dostaliśmy i musimy go przekazać swoim dzieciom, wnukom. I dużo zdrowego rozsądku w tym trzeba zachować, tak? Czyli balansować to tymi wskaźnikami pomiędzy jakością a kosztami. Starać się gdzieś troszczyć o to nasze środowisko i to przyrodnicze, ale i to, które my sami tworzymy, bo to jakby jest osobna kwestia, o której też warto pamiętać. Z całą pewnością jest tak, że świadomość wśród inwestorów, wśród ludzi jest coraz większa i ci najwięksi, najbardziej świadomi faktycznie troskę o zrównoważony rozwój, już niezależnie od tego, jak my go tam definiujemy, traktuję jako warunek konieczny w ogóle współpracy i budowania tej przestrzeni. Natomiast dosyć istotną sprawą, na którą ja zawsze zwracam uwagę, jest to, że my bardzo dużo mówimy o ochronie środowiska, tak? Rozumiejąc przez to ochronę przyrody, powietrza, wody, zieleni, co jest oczywiste, my to rozumiemy, każdy z nas ma tą świadomość, natomiast nie zdajemy sobie w Polsce sprawy z tego, jak ogromny wpływ na nasze samopoczucie, dobrostan ma środowisko to, które my budujemy, tak? Czyli przestrzeń w mieście, w jaki sposób wpływa na naszą psychikę, na jakość relacji międzyludzkich, na to, jak się szybko uczymy, jak pracujemy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka druga noga tego zrównoważonego rozwoju, i której się chyba nie da policzyć. Tak? I nie ma takich narzędzi komputerowych, które by nam pomogły to tak po prostu rozwiązać. No tak, ale w Państwa firmie rzeczywiście podchodzicie do tego w taki sposób, żeby to człowiek i jego samopoczucie w otoczeniu tej przyrody, o której także bardzo wiele mówimy, było najważniejsze. To w takim razie na co szczególnie zwracacie uwagę? No więc jest taki stary dowcip, pozwolę go przetoczyć, jest tak samo stary jak ja. Jak stoją sobie dwa wielbłądy, duży i mały, i ten mały pyta: tato, tato, ale po co nam te wielkie garby, które mamy na plecach? No to ojciec mu odpowiada, no to wiesz, to dzięki temu możemy chodzić miesiąc po pustyni i nie musimy szukać wody. No tato, tato, ale po co my mamy te takie rozczapierzone kopytka? No dzięki temu się nie zapadamy w piasku. No pada jeszcze parę takich pytań i na końcu ten mały wielbłąd pyta: tato, tato, ale po co nam to wszystko, jak my w zoo mieszkamy? No i to jest jakby troszeczkę takie zwrócenie uwagi na to, po co my to wszystko projektujemy, tak? No bo celem nie jest zarabianie pieniędzy, celem nie jest redukcja dwutlenku węgla, abstrahując od tego, czy ona ma jakikolwiek sens i tak dalej. Celem jest dobro człowieka, tak? I dlatego architektura w gruncie rzeczy jest dziedziną głęboko humanistyczną. My się po prostu zajmujemy potrzebami człowieka. To jest taka dziedzina, która
stoi u podstaw tego wszystkiego. I architekt sobie zadaje pytanie, powinien, tak? Dlaczego? Dla kogo? Po co? Inżynierowie zadają sobie potem pytanie, jak to zrobić. Natomiast no, człowiek zawsze jest na samym dole tej drabiny, on jest fundamentem. Tak? Zawsze się zaczynamy, projektując czy kawałek miasta, czy budynek, zastanawiać nad tym, jak ci ludzie się będą tam czuli, jakie będą pomiędzy nimi zachodziły interakcje, czy ta przestrzeń będzie bezpieczna, jak biznes się będzie tam rozwijał, czy na przykład lokale usługowe będą miały z czego żyć, i tak dalej, dopiero potem zaczynamy szukać rozwiązań i zadawać sobie pytanie, no dobrze, to jeżeli wiemy już, co chcemy zrobić, to teraz się zastanówmy, jak. No to pytanie, na ile model BIM w tym rzeczywiście pomaga, jeśli mówimy o zrównoważonym rozwoju, jeśli mówimy o tym, że chcemy projektować jednak świadomie, no bo to o to chodzi, jak rozumiem. Wszystkie narzędzia komputerowe to są po prostu narzędzia, tak? I pamiętam taką rozmowę sprzed wielu, wielu lat, kiedy te komputery raczkowały to zresztą usłyszałem to od jednej z wielkich, wielkich międzynarodowych firm doradczych. Ktoś powiedział, że teraz architektom jest strasznie dobrze, bo macie komputery i te komputery same architektują. No więc chciałem Państwu powiedzieć, że komputery same nie architektują. Tak? To my jesteśmy po to, żeby zadawać właściwe pytania, natomiast narzędzia komputerowe pozwalają nam uzyskiwać bardzo dużo różnych odpowiedzi, ale to znowu my je musimy odsiać. To też trzeba mieć świadomość, że żadna sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi umysłu człowieka. My to wiemy od 90 lat, to są dwa twierdzenia Gödla, to jest 30 rok, tak? Więc nie ma sztucznej inteligencji, która by nas wyręczyła i pomogła nam odpowiedzieć, co jest piękne, co jest dobre, co jest słuszne. Nie ma takiej ilości komputerów, które by nam mogły pozwolić zasymulować cały świat. Wyniki zderzacza hadronów w CERN-ie z jednego dnia są w stanie zapchać pojemność wszystkich dysków komputerowych na świecie. Więc to też pokazuje, że używając mnóstwa różnych narzędzi, my troszeczkę posługujemy się przybliżeniami. Tak? One nam wystarczą, my nie musimy schodzić na poziom fizyki kwantowej. Natomiast to są tylko narzędzia, tak? Pozwalają nam zamiast w ciągu 2 tygodni zrobić 3 warianty budynku, możemy w ciągu 3 godzin zrobić ich 70. Mówię z własnego doświadczenia, bo taki eksperyment ostatnio przeprowadzaliśmy. No to pokazuje ten ogromny zysk czasu i pieniędzy, który nam pozwala pracować szybciej i wydajniej. No to czyli odpowiedział Pan na pytanie, dlaczego zdecydował się Pan na wdrożenie tego właśnie modelu. Pytanie, kiedy to nastąpiło? Był jakiś taki krańcowy moment? Ja już jestem strasznie stary i mógłbym powiedzieć, że nie pamiętam, ale to faktycznie to jest końcówka lat 90. ubiegłego wieku, jak to brzmi. Gdzieś 98-99 rok. Myśmy wtedy zaczęli eksperymenty z modelowaniem budynków. Wtedy jeszcze nikt nie mówił, że to jest BIM. To się gdzieś początkiem lat 90. pojawił taki white paper. Greg Bentley pierwszy raz bodajże takiego sformułowania użył. I wtedy to było coś, co było totalnym eksperymentem i ludzie się z nas śmiali. Tak? Nie wiem, czy jesteśmy pierwsi w Polsce, ale z całą pewnością no, to były absolutnie pionierskie pomysły. To oprogramowanie działało bardzo siermiężnie, że dawało się zrobić model, pociąć go na plasterki, ale niewiele więcej z tego wynikało. No i faktycznie do czego nam się to przydało, to to, że przestawiliśmy sobie mózgi na pracę w 3 wymiarach. Tak? Że my bardzo szybko odeszliśmy od traktowania komputera jako zaawansowanej deski kreślarskiej. Zaczęliśmy używać go jako narzędzi do symulacji rzeczywistości. I przeszliśmy przez wiele różnych programów gdzieś tam po drodze, bo rynek się zmienia, zmieniają się narzędzia. Od lat kilku faktycznie wdrażaliśmy to z matem. Dokonała się przesiadka na Revita, no bo Revit stał się dzisiaj złotym standardem na rynku. Próżno wjeżdżać przeciwościeniowi, tak? No, trzeba po prostu się dopasować i tyle. No, że to narzędzie się naprawdę fajnie rozwija i pojawia się masa różnych wtyczek
i widać progres. No tak, no jak zawsze gdzieś z tyłu są czas, pieniądze, efektywność. No tak, dzisiaj zresztą o Rewicie mówiliśmy bardzo wiele i bardzo wiele możliwości tego programu także nasi prelegenci pokazywali. Ja się tylko zastanawiam, czy przy okazji tego zrównoważonego rozwoju to też są modele, które pozwalają tak trochę interdyscyplinarnie potraktować sam moment zrównoważonego projektowania, czyli kontaktujemy się nie tylko między sobą i z samym programem, ale też z ludźmi, którzy dostarczają nam informacji. Biolodzy, geografowie, nie wiem, socjologowie. Nawet. Ale to świetnie, że pani o tym mówi, dlatego że, znaczy, powiem tak, parę osób się może obrazić, ale trudno, prawda was, nas wszystkich wyzwoli. Więc rynek budowlany w Polsce, na świecie trochę też, ale w Polsce szczególnie, tkwi ciągle w XIX wieku. IT jest z całą pewnością w wieku XXI. No i teraz my mozolnie tą branżę IT próbujemy teraz doganiać i te narzędzia cały czas się doskonalą, natomiast no ciągle jest problem natury mentalnej, tak? No tatusiu, ale po co nam to wszystko, jakby w ZOO żyjemy? I my się tutaj otaczamy mnóstwem narzędzi, natomiast problem polega na tym, czy na rynku ktoś tego tak naprawdę potrzebuje. I faktycznie powinno tak być, że to jest pewien ideał, do którego trzeba dążyć, że projektując przestrzeń, w której później mają żyć ludzie, czy to jest fragment miasta, czy budynek, czy nawet planując w skali kraju, bo to planowanie przestrzenne w Polsce leży i kwiczy, a tak być nie powinno, powinniśmy budować wielkie interdyscyplinarne zespoły, faktycznie złożone z ludzi, którzy się zajmują środowiskiem przyrodniczym, ale i kulturowym, bo to są niezwykle ważne rzeczy i trzeba słuchać ekspertów od wiatru i od światła i ludzi od nauk społecznych i zajmować się problemami technicznymi. Problem polega na tym, że my to wszystko możemy robić, tylko że mało kto tego chce. I witamy w Polsce, tak? To znaczy mamy genialne narzędzia, ale firmy, które potrafią to robić, raczej pracują na zlecenie gdzieś tam różnych koncernów na świecie, a w Polsce mamy ustawę o planowaniu przestrzennym, która jest taka, jaka jest, mamy absolutnie zbrodniczą ustawę o zamówieniach publicznych, tak? No i znowu wracamy do tych wielbłądów w ZOO. No to dobrze, to wróćmy do zrównoważonego rozwoju, będzie pewnie łatwiej, bo zastanawiam się, czy projektowanie przestrzeni miejskich, czy w ogóle budynków mieszkalnych w kontekście tego zrównoważonego rozwoju jest w ogóle łatwiejsze, czy nie ma takiego pojęcia łatwiejsze, trudniejsze? Nie ma pojęcia łatwiejsze, trudniejsze, nie ma prostych budynków i nie ma prostych projektów, tak? Nawet jeżeli byśmy projektowali coś tak prozaicznego jak mikser, to też trzeba się zastanawiać nad tym, jak ludzie będą tego używać, czy ktoś sobie nie zrobi krzywdy, czy będzie wygodniej i tak dalej. To skala problemów, im skala się powiększa od budynku do miasta, to skala tych problemów rośnie. I znowu oprogramowanie pozwala nam symulować na przykład zmiany klimatu. Tak? Możemy sprawdzić, czy jeżeli wybudujemy jakiś budynek, to na przykład w wyniku tego, że fasada budynku zatrzymuje wiatr i powstają takie prądy zstępujące w dół, to jak się klimat u podnóża budynku będzie zmieniał. Może się okazać, że będzie zrywało ludziom czapki z głów i plac przed budynkiem będzie martwy z definicji, niezależnie od tego, jakie ideologiczne pomysły będą mieli architekci. W jaki sposób słońce będzie penetrowało te przestrzenie, bo ludzie generalnie mają taką naturę, że chętnie przebywają w przestrzeniach nasłonecznionych, ale pod warunkiem, że jak jest tego słońca za dużo, to mają się gdzie ukryć. No i znowu, oprogramowanie może nam powiedzieć, czy powstają gdzieś wyspy ciepła, zasymulować zachowanie ludzi. Dzięki temu możemy wiedzieć, to gdzie i jak duże lokale usługowo-handlowe się powinny pojawić. Dlaczego piekarnia powinna być po wschodniej stronie na przykład, tak? No bo ludzie rano idą po bułki i wtedy ładnie pachnie i lubią, jak te fasady są oświetlone. No ale komputer nie zada takich pytań. My je musimy zdefiniować, a on nam pomoże tylko znaleźć rozwiązanie. Jak budować przestrzenie bezpieczne? Znowu, no są takie zasady, które mówią, że tam powiedzmy na 30 metrów kwadratowych placu powinna przypadać minimum jedna osoba. No i my możemy wtedy kształt tego placu, jego wielkość symulować, badać potoki ruchu i to nam
pozwoli sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ta przestrzeń w mieście będzie żyła, czy będziemy ją odbierać jako wymarłą i tak dalej, i tak dalej. Ale znowu wracam do korzeni. Tak? Człowiek musi zadać pytanie, a maszyna pozwoli na nie znaleźć odpowiedzi dużo, dużo szybciej. Tak? No dobra, to inaczej. To mając z tyłu głowy hasło zrównoważony rozwój, co staje się największym wyzwaniem? Chyba wszystko, tak? No bo to jest strasznie pojemny temat i dla mnie kluczowa sprawa to nie jest ślad węglowy, no bo możemy wszystkich pozamykać w domu i założyć wszędzie filtry, tylko co z tego, tak? Jakby kluczową sprawą, zresztą chyba czas, w którym gdzieś tam funkcjonujemy, to pokazuje, to są relacje międzyludzkie, tak? Czyli budowanie takiej przestrzeni, żebyśmy się mogli chętnie ze sobą komunikować, tak? Budowanie takich przestrzeni, w których w taki bardzo spontaniczny sposób dochodzi do tego, że ludzie zaczynają się kontaktować. To jest taka absolutnie podstawowa płaszczyzna i dopiero z tego wyrastają kontakty bardziej treściwe, bogatsze i tak dalej. Jak tworzyć przestrzenie w domu, w których ludzie się dobrze czują, nawet jak przez jakiś czas mają być zamknięci, co daj Boże już się skończy niedługo. Ja się zawsze, to mówię teraz osobiście za siebie w biurze, zajmuję taką filozofią architektury i dlatego uważam, że architektura to jest przede wszystkim humanistyczna dziedzina, czyli analizowaniem tego, jak to, co robimy, wpływa na człowieka, wpływa na ludzi, wpływa na jego zachowania. Trochę mniej interesuje mnie to, czy ściana jest zrobiona z betonu, czy z pustaka. No to oczywiście potem ma tam wpływ na koszty, to poruszamy się w świecie ekonomicznym, tak? Liczymy budżety, żaden budżet nie jest z gumy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, gdzieś ten człowiek powinien zawsze być nawet nie z tyłu głowy, tylko z przodu. Tak? Wspomniał Pan o sytuacji pandemicznej, zresztą mam wrażenie, że jesteśmy w takim czasie, że każdej dziedziny, której byśmy nie dotknęli, to hasło pandemia tak prędzej czy później się pojawi. To na koniec tylko pytanie, czy w związku z tym, co się dzieje na świecie, podejście inwestorów do projektowania, być może właśnie do tej rozmowy, o której Pan mówi, do tych stosunków międzyludzkich, trochę się zmieniło, czy jest dokładnie tak samo? Nie będę mówił, co się dzieje na świecie, bo tak mógłbym mówić tylko bardzo ogólnie, bez szczegółów. Mogę powiedzieć to, co się dzieje u nas na rynku i jakby jaka jest ta nasza percepcja. No więc jest gigantyczny run na rynku nieruchomości. On wynika z tego, że nie, że jest pandemia, tylko że mamy nadpodaż pustego pieniądza i ludzie uciekają z gotówki. Dlatego sprzedaje się dziura w ziemi, sprzedają się budynki już po wizualizacji. No i tak to wygląda. No pandemia się tylko do tego troszeczkę przyczynia. Natomiast przyczyny są pewnie gdzieś tam obok, równoległe. Tak dużo pracy jak w ubiegłym roku nie mieliśmy od 20 lat. Więc trzeba się martwić, dlatego że to jest oznaka bańki, która pęknie i wtedy się zaczną bardzo poważne problemy. No, trzeba mieć świadomość, że za wszystko w życiu trzeba zapłacić. No, wielkie pijaństwo kończy się zawsze wielkim kacem i na razie jest dobrze, ale patrzmy na to, co się będzie działo za rok, za dwa. Nie spodziewałam się, że tak nieoptymistycznie zakończymy tę rozmowę, ale racjonalnie, co bardzo doceniam. Dziękuję zatem bardzo pięknie. Serdecznie. Było mi bardzo, bardzo miło. Maciej Łobos był naszym gościem.